Dzięki. Twój agent specjalnej troski chyba szuka rozgrzeszenia na dnie kieliszka. Gadałam z Songbird. Przez relik. Odzyskałyśmy kontakt. Wszystko w porządku? Tak. Po prostu muszę się zastanowić. Tak jestem skonstruowany. W trudnych momentach potrzebuję chwilę pomyśleć. I co? Wymyśliłeś coś? Że już wiemy, kto stał za zamachem na Myers. Wydaje mi się, że Songbird. Dobrze ci się wydaje. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo, ale to bardzo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Jakie zbiegi okoliczności? Samolot rozbija się akurat w mieście, gdzie siedzi facet, który z tajnego bunkra wyciąga zapomnianą technologię mogącą uleczyć Sami. Od początku podejrzewaliśmy, że robota przygotowana była od wewnątrz. A teraz możemy mieć już pewność, że stała za tym Songbird. Tak, to samo pomyślałam.
jak zaczęła mówić o tym lekarstwie dla nas obu, że ma je Hansen. Wszystko zaczęło się układać w całość. Aha, dokładnie tak. Musiała dogadać się z Hansenem już wcześniej. Sprzedała mu prezydentkę w zamian za dostęp do technologii. Sprzedać prezydentkę NUSA kryminaliście. To gruba rzecz. Myers popychała ją do przekraczania kolejnych granic. Aż co mi pękła. No, nie wiem. Songbird wynajęła mnie do ratowania prezydentki z wraku. Może wcale nie chciała, żeby Myers wpadła w ręce Hansena. To nie jest takie proste. Myślę, że Somi grała na dwa fronty. Jednocześnie rozmawiała z Hansenem i z tobą. Po Hansenie pojawiasz się ty i twój relik. Ratujesz prezydentkę, załatwiasz Somi rozgrzeszenie. No i potrzebujecie tego samego, leku. Więc w razie, gdyby jej plan się posypał, będziesz gotowa jej pomóc. I oto jesteśmy. I oto jesteśmy na ratunek Songbird. Ta dziewczyna zawsze myślała kilka ruchów do przodu, ale też nigdy nie umiała dobrze ocenić sytuacji. Gdyby grała w szachy, byłaby mistrzynią błyskotliwych posunięć i pięknych porażek. Jeszcze nie wiem, w którą wersję wydarzeń wierzę. Nie dziwię ci się. Ale jak znam Somi, to naprawdę zależy jej, żeby być z tobą fair. A ty? Jak się z tym czujesz? Nie jestem przekonany, ile w tym winy Somi. Długie lata w tej branży nauczyły mnie, żeby zadawać pytania, po nich kolejne pytania, bo nic nie jest takie, jak się wydaje. Teraz musimy wyciągnąć ją z tego gówna, a potem będziemy się zastanawiać, co dalej. W porządku, ale musimy patrzeć jej na ręce. Zasada ograniczonego zaufania. Jasne. No dobra, wracając na ziemię. Co musimy zrobić, żeby ją uratować? Żeby zdobyć tech, który uleczy mnie i Somi, musimy przygotować się na spotkanie z Hansenem. Mamy przyjść na nie jako para netrunnerów. Wcześniej trzeba ukraść ich osobowości. Cokolwiek to znaczy. Kradzież osobowości, czyli robota jak w Kolumbii. Kim oni są i gdzie ich znajdziemy? Jak to zrobimy? Wiesz, w sensie, jak się kradnie czyjąś osobowość? FIA ma dostęp do technologii masek. Wyglądasz i zachowujesz się zupełnie jak osoba, której tożsamość przejęłaś. Widziałaś, jak Alex to robi. Żeby to przygotować, potrzebujemy skanu tej osoby. Songbird przekazała mi jeszcze tę drzazgę. Zobacz. A nasze cele to rodzeństwo. Rude bliźniaki. Kręcą się gdzieś tutaj. Musimy zdobyć próbkę ich różnych zachowań. Trzeba z nimi pogadać, a w trakcie rozmowy ich zeskanować. Rozumiem. Chyba. To co? Bierzemy się do roboty? Tam są. Faktycznie. Szybko ich namierzyłeś. Zauważyłem ich już chwilę temu. Zwracali na siebie uwagę. Wybrali ruletkę. Alex, słyszałaś? Jestem i wszystko słyszę. Przygotowuję już sprzęt i oprogramowanie. Jesteś w tym nowa, ale nic się nie martw. Zrobimy to razem. Ty zeskanujesz jedno, ja drugie. Alex nas poprowadzi. Wi, przelewam ci na konto sumkę z kilkoma zerami. Fundusz operacyjny. Zamień to na sztony i zagrajcie z nimi. Podchodzimy osobno, żeby się nie zorientowali, że się znamy. Do roboty.
W ogóle ta ruletka to dla nas okazja. Przy grze człowiek pokazuje emocje. Inny kiedy wygrywa, inny kiedy przegrywa. Jak znalazł?